Cześć, kolejna odsłona programu Dobrze być w formie. Natalia Kriombarelek przy mikrofonie i bardzo miło mi jest gościć dzisiaj Ciebie. A moim i Państwa gościem jest DJ BrK, czyli Bartosz Kochanek. Cześć. Witam serdecznie. Tak chciałam zacząć, właśnie, bo Twoje nazwisko może przysporzyć takich wiesz, śmiesznych sytuacji. Bo na przykład kilka dni temu, kiedy dzwoniłeś do mnie, akurat nie miałam telefonu przy sobie i mówię do męża: Zobacz, kto dzwoni. On. Kochanek Bartek. To jest, pierwszy, to jest pierwszy właśnie problem, że zawsze dzwonię do kochanka, albo kochanek to za nas zrobi. Tak. To jest raz. Bardzo, bardzo śmieszne sytuacje w hotelach, a jeszcze nasz poprzedni menadżer miał nazwisko Babiasz. O to już w ogóle. I tak byliśmy razem w pokoju, to był kochanek i Babiasz, więc to od razu. Dobry Najpierw duet. pani sprawdzała, czy jednak dowód, proszę. <laughs> Chciałem sprawdzić, czy to nie są jaja. A spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać nie o muzyce głównie, co jest dziwne oczywiście, bo przecież prawie. DJ Berka, jak Sama nazwa DJ-producent, ale o aktywności fizycznej i o sporcie, który z pewnością też wpływa na Twoją twórczość i muzykę. Ale do tego pewnie dojdziemy. Chciałabym zacząć od Twojego kuzyna, czyli Jareckiego, który no również gościł w programie i który zdradził mi tutaj, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o bieganie, to bieganiem zaraziłeś go Ty. Czy to prawda? Y Wiesz co? To chyba prawda. Ja zacząłem biegać, jak zacząłem troszeczkę bardziej dbać o formę. Stuknęło mi 35 lat i powiedziałem sobie, że teraz idziemy w drugą stronę. Ja na ogół byłem zawsze szczupły. Ogólnie mam taką, jestem wysoki i zawsze się śmieję, że miał grać z jakieś zwierzę w kreskówce, to pewnie byłby to patyczak albo jakaś mhm. żyrafa, coś takiego. Więc, jakby budowę ciała nie mam takiego krasnoluda, że tak powiem, tylko wszystkie kończyny mam po prostu do połamania przy, przy wywróceniu się. No i później był etap, że Bartunio wyglądał jak w teletubiś powoli już, ten szósty. No zaczęło mi to przeszkadzać, więc zacząłem uprawiać jakieś aktywności fizyczne. Najpierw od razu na grubą poszedłem grać w koszykówkę. Nie myśląc o tym, że od 10 lat nie ruszyłem się z krzesła. Więc to zakwasy pewnie były okropne. Raz zakwasy, to jeszcze pół biedy, ale, ale wiesz, to, to jest taki dynamiczny sport, wiesz, z w lewo, w prawo, kontuzyjny, kontaktowy, więc nie było to najlepszym wyjściem na początek, żeby zrzucić wagę. Ważyłem wtedy 100 kg. Wow. E, no, także, także to trochę dużo. E, no i to nie był najlepszy pomysł, więc e, z tego, co pamiętam, to chyba przesiadłem się szybko na rower, E, jakaś tam dietka wiadomo, znaczy dieta nie dieta. Po prostu z, 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 zmieniłem trochę sposób odżywiania się, mhm. nie? bo wcześniej to była po prostu Coca-Cola i e, fast foody dużo, e, później ta świadomość jakoś wzrosła, jeżeli chodzi o żywienie. No i tak naprawdę jak zacząłem jeździć na rowerze i stosować jakby lepsze odżywianie, to automatycznie zrzuciłem z, z 10, później następne 10, no i mój taki rekord to było ważyłem ponad 100 kilo. Pamiętam. To było w, po dwutygodniowym e, pobycie e, w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. No a wi wiadomo, jak jakie jemy, tam jest jedzenie w, tak? w Nowym Jorku. <laughs> <laughs> Więc po prostu jak ważyłem torby, jak wracaliśmy, no to klasyczny Polak, jak waży torbę, najpierw wchodzi na wagę, tak. a później bierze torbę i tak wchodzę na wagę. Nie wierzę. Nie musicie mi dać jakąś inną wagę, bo to jest na pewno zepsuta. I tam było tak pod, pod 105 kilo, nie? Mówię sobie o... I to był punkt zwrotny, biora to się był za punkt siebie. Zwrotny mówię, muszę, wiesz, muszę, muszę w drugą stronę. No i tak naprawdę ten, ten pierwszy etap był taki szybki, nie? że to wiesz, zrzucić te pierwsze takie napompowane kalorie to, to raczej szybko. No ja polecam rower, a później przerzuciłem się właśnie na bieganko. No, i tak biegałem, biegałem, biegałem. Jarek się zajawił, a że Jarek, jak się zajawi, to na grubo. To już to na grubo. Dziesięć medalów. <laughs> tak. <laughs> Medal. I po prostu bieg zaczął biegać już, już po górach, w jakieś maratony. Tak, tak, są plany na ja ultra już nie wydawę, ultra biegi. To ja już nie biegam, teraz <laughs> <laughs> muszę znaleźć coś innego, bo tylko mnie w jakieś kompleksy kurczę. Można powiedzieć, że w, w tej kwestii uczeń mistrza. I to w stu nie? Jale, Ale słuchaj, to nie, nie jest też takie coś, że wewnętrznie czujesz taki pewien rodzaj jakiegoś sukcesu, że nie tylko, że zainspirowałeś osobę do zmian trybu swojego życia na lepsze, to jeszcze właśnie okazuje się, że teraz totalna zajawka, wiesz, no mega, bo zwariował ci, że, że super, pozytywnie nie? oczywiście. Na początku ja, ja miałem zawsze tak, że... Wiesz, po wypiciu paru piwek na imprezce, wszyscy zaczynają opowiadać, jaki to kto jest wysportowany i jak to się powinno robić psa z głową w dół i jak wygląda prawidłowy przysiad. Niekiedy ludzie zapominają, jak tak naprawdę wyglądają w oczach ludzi, którzy naprawdę traktują to poważnie, więc wolę się nie odzywać. Nie jestem sportowcem, nie jestem zawodowym sportowcem. Jakby wszystkie aktywności fizyczne są związane tylko z tym, żebym czuł się ze sobą dobrze, żeby poprawić swoją motorykę. Oczywiście, funkcjonowanie organizmu i tak dalej, i tak dalej, więc nie staram się być jakby wyznacznikiem dla nikogo i uważam na to, co zaczynam mówić po piwku. Yeah. Czyli nie uczę, bo się okaże, że zaraz prowadziłem monolog do osoby, która okazuje się personalnym trenerem tak. na siłowni, tylko po prostu czekała, aż mi to powie, żebym już, <laughs> już przestał kołczować <zamikł. śmiech> tutaj ekipę. Nie? Yy, dlatego jakby, no, bliscy widzą, co robię. Widzieli progres jakby z, z Teletubisia do Schwarzeneggera i oh. yy, 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 oczywiście śmieję się. Yy, więc wiesz, to to ich chyba bardziej inspiruje, nie? Ale na przykład po Jarku widzę, że on dużo uzewnętrznia tych rzeczy na Instagramie yy, i tak naprawdę zaraża ludzi tym, więc to jest też dobra droga, nie? Tak, ale żeby... myślę też, że właśnie Twoje podejście jest zdrowe, zdroworozsądkowe, bo też zauważam takie coś, że. Nadeszła pewna moda na pewien sposób życia fit, sportowy, i nie do końca ludzie, właśnie tak jak ty powiedziałeś, są koszulkówką. Chciałeś schudnąć i od razu z grubej rury. Dokładnie. I wiele ludzi też tak ma, szczególnie na przykład ostatnio z tym morsowaniem, z bieganiem bez koszulek i dochodzi do tragedii, że ludzie no tak, no przeceniają niestety. swoje możliwości, tak? Dokładnie. I tu wiesz, bardzo łatwo na początku tej całej drogi zrobić sobie krzywdę, i ja tak naprawdę zrobiłem, bo um, za mało lata grałem w, w Ojciec tam mnie cisnął, wiesz, będzie sportowcem na pewno, więc... O, wysoki. Wysoki to on na pewno, wiesz, będzie strzelał z główki ten, grałem, grałem chwilę w piłkę nożną. Ogólnie, jak byłem młody, to bardzo dużo aktywności, deskorolka, snowboard, cały czas gdzieś, gdzieś ruch był. No ale w, w pewnym momencie, właśnie jak wracałem, jeszcze był hokej, o to mhm. jest ważna rzecz, był hokej, parę lat hokeja i, i troszeczkę, że tam, no to też jest sport kontuzyjny i, i, i tak dalej, więc na jakimś etapie miałem problem z achillesem w lewej nodze. Yy, okazało się, że to są jakieś zabliźnienia na Achillesie, trzeba mm -hmm. na to bardzo uważać, szczególnie w takich sportach zrywowych, piłka nożna czy koszykówka, bo to wiesz, biegniesz, mm -hmm. nagle się zatrzymujesz z całej siły, biegniesz w drugą stronę. Yy, no i jak zacząłem, to trwało to dwa tygodnie, jak zacząłem uprawiać jakiś sport i po prostu kurde, nie mogę stać. Tak mnie boli ten Achilles, że, że masakra. Poszedłem do lekarza. No lekarz mówi, że to jest ewidentne zabliźnienie na Achillesie, no to ja mówię, no to jakiś zabieg, tak. jakaś maść. A on nie, teraz najlepiej rok nic nie robić. <noise> po dwóch tygodniach, wiesz, od wystrzału, tak. nie? No ale ja mówię, kurde, no wiesz, na początku wziąłem to na poważnie, ale później zacząłem po prostu szukać mało inwazyjnych takich, wiesz, dla, dla organizmu i ciała i stawów, przede wszystkim sportów, więc no mówię, no nie, be, nie posłucham go, nie będę siedział, bo właśnie zacząłem. Mm -hmm. y więc y pływanie. No, a tak Pamiętam pomyślałam sobie o basenie. Wanko, basenik yy, i rower, nie? Nie mówię tu o downhillowych zjazdach, wiesz, z Kasprowego, ale po prostu jakby zamieniłem trochę środek lokomocji, po prostu, a że Opole nie jest największym mm -hmm. miastem w Polsce, to po prostu. Yy, nie już z punktu A do punktu B. Dokładnie, jeżeli mam, mogę coś załatwić, i to teraz tak mam, jeżeli mogę coś załatwić, yy, no bo mam córę, wiadomo, jeżeli muszę ją mm -hmm. gdzieś zawieźć albo pojechać pod deski do obi, no to nie zrobię tego na na rowerze, ale jeżeli mam pojechać do banku czy załatwić jakąś rzecz, która, wiesz, przy której nie muszę czegoś przewieźć, mm -hmm. no to zawsze wybieram rower, nie? Nawet zimą? Wiesz co? Tak, tą troszeczkę się rozleniwiłem, ale, ale jak kupiłem sobie rower, a długo nie miałem takiego, roweru, to jest zajawka. Mówię, kupię sobie rower, dwa koła wydałem, no taki, wiesz, to nie mówię, że to jest jakiś, no ale, wiesz, nowy rower, wiesz, my jego czyszczę i tak dalej, wiesz. Kupiłem sobie osprzęt, bo to, jak, jak to się mówi, nowy sprzęt, nowe O, Tak, tak. Także mm, zacząłem na nim ostro jeździć i faktycznie to było trzy lata temu, pierwszą zimę przejeździłem całą, a też tak siedzę sobie w domu i mówię, kurde, tak zimno jest, mam jakieś spotkanie w teatrze, mówię, minus trzy, no mówię, nie no, ludzie się będą na mnie patrzeć na jakiegoś idiotę, no. jedzie w tych getrach w ogóle przez, wiesz, przez, przez, yy, przez, yy, przez miasto. I tak stoję, pa, pamiętam, patrzę na ten śnieg, i nagle z lewej do prawej przez okno przejeżdża mi pani do kościoła, która ma chyba 70 lat na rowerze. Na rowerku, widzisz. Bez czapki. Ja sobie I mówię. już odpowiedź była gotowa w głowie. Na rower dzida, wiesz. I bardzo fajnie, muszę tutaj pochwalić służby porządkowe miasta, że tak jak odśnieżane są w ogóle, jakby infra infrastruktura ro ro dla rowerzystów poprawiła się bardzo. Ja mieszkam poza Opolem, więc muszę dojechać. Do centrum mam 10 kilometrów gdzieś mniej więcej i w tym momencie praktycznie 90% drogi jadę po drodze rowerowej, mm -hmm. nie? Więc to jest, jest bardzo fajne, tak. no. Jeszcze i, I to, i to w, 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 jakby w okresie ostatnich lat się stało i to jest super plus, nie? Bo jednak, wiesz, jeżeli wracasz gdzieś o zmroku i to możesz mieć, wiesz, lampki jak tak, choinka, tak. ale jednak z tyłu głowy masz, że, wiesz, coś tam cię wyprzedza, musisz uważać, nie? A też odśnieżane są w zimie, to chciałem właśnie powiedzieć. A to jest ważne. Też, nie, to jest rowerowe, więc <laughs> tak. śmiało można można śmigać, nie? Sport to jedno, ale też dowiedziałem się też od Jareckiego, że jesteś fanem sauny. Jestem fanem sauny. Udało nam się też chyba z dwa, dwa, dwa lata temu wybudować tanim kosztem taką saunkę. Znaczy był już taki domek, stał taki narzędziowy i w pewnym momencie mój znajomy, kurde, mówi przy grillu, mówi stary, zróbmy tu saunę. Ja w ogóle się znam, jestem, wiesz na drewnie i tak dalej. Mówię, no to let's go, nie? Niedużym kosztem wybudowaliśmy taką sałenkę, no i na początku wszyscy znajomi mówili mi, no myśmy też sobie zrobili, ale to się Będziesz nudzi. Będziesz raz używał, raz tak? I potem ujdziesz, już, no. że się zakurzę, Ale powiem ci, że Ręcz trzy odwrotnie. razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu sałenka, no. No i właśnie, skąd czerpałeś wzorce, bo mm, to jest pewnego rodzaju ceremoniał, jeżeli chodzi właśnie tak. o, o saunę. To już wcześniej wiedziałeś, co, jak, gdzie, na ile i tak dalej? Ja czy zawsze zawsze dopiero to lubiłem, lubiłem bardzo chodzić do sauny. Dziś tam zawsze na basenie czy coś, to saunka dla mnie jest szczególnie sucha. To była w ogóle super. O, mm -hmm. Wypoczywam w niej i w ogóle ten moment, gdzie wychodzisz i wiesz, ochładzasz się, to jest bardzo blisko orgazmowi <laughs> dla mnie. Po <laughs> prostu wiesz, y, także świetne uczucie. Zawsze wspominałem to z każdej sauny, gdzie byłem, więc więc jakby miałem już styczność wcześniej z sauną. Oczywiście jak zbudowaliśmy saunę, to poprawiliśmy trochę skilla, jeżeli chodzi o jak tego używać mhm. i co robić. I olejki eteryczne, i muzyka do sauny i w ogóle wszystko. No a w tym roku jeszcze pozwoliliśmy sobie zostawić na zimę wodę w basenie. Czyli Więc idealnie postawiasz i po prostu. <noise> można, można się od razu ochodzić. To, to jest fantastyczne uczucie, wiesz? No wieczorkami szczególnie, bo rano jak, jak wjeżdżam na saunę, to już hmm. mam taki ospały trochę dzień, ale wieczorkiem jak najbardziej. I co faktycznie odczuwasz to, jak to wpływa na Twoje zdrowie, samopoczucie? Oczywiście, że tak, um, powiem Ci, że łączę to trochę też um, z zimnymi prysznicami, bo od stycznia dokładnie 2020 roku, pierwszego. Nie odkręciłem ciepłej wody w kranie. Czyli jak wchodzę po prostu się kąpać, to jest lewa do góry i od razu wjeżdżam pod te najgorsze szpile. Na no to początku podziwiam. tragedia. Na początku po prostu polecił mi to w ogóle taki mój ziomek, taki sportowiec, też producent zbyt goszczy. Mhm. Bo byłem u niego tydzień i on zawsze wychodzi z łazienki, po prostu łapie za telefon jakiś taki nabity. On mówi: Co ty stary, tam robisz? Kurde? Wypijesz trzy kawy no. podczas tego? On mówi: Co, ty zimny prysznic, po prostu musisz spróbować. Ja mówię: Kurde, okej, okay, spróbowałem i rzeczywiście nie ma nic lepszego niż po prostu poranne takie uderzenie. Yy... No to naprawdę jest szok dla organizmu, szok szczególnie dla na organizmu, początku. Szok organizmu, wiesz, dwie minutki pod taką wodą, ale wpływa to też bardzo dobrze na system immunologiczny yy, ciała i. No i ogólnie lepiej, nie? Tworzy się tam ta tkanka brunatna. To, to podobna sytuacja jak przy morsowaniu teraz, mm -hmm. tak bardzo mm -hmm. modnym i tak dalej. Więc rok temu zacząłem, teraz już mi pyknął rok i miesiąc, jak nie odkręciłem się po wody. Znaczy zdarzyło mi się, jak czułem, że troszeczkę jestem zakatarzony, to mm -hmm. mówię, no dobra, nie będę przeginał i tam z dwa dni miałem takie, że się ciepłą wodą pochlapałem. No, ale w sumie to wygrzewasz się w saunie, także y, można powiedzieć, jest że sobie taki troszeczkę równowagę. Cheat, troszkę dokładnie, sobie, bo tak. ta równowaga jest, że jednak później wchodzę do tej sauny i, i, i jednak się nagrzewam. No i teraz w tym roku, jak, jak zostawiliśmy sobie tą wodę w basenie, no to po prostu też, nie wiem czy to można nazwać morsowaniem, mm -hmm. bo żaden ze mnie mors, ale jakby zimne kąpiele i, i też y, poczytałem troszeczkę o tym, że, że to po prostu wpływa dobrze. Wydaje mi się, że to morsowanie jako w ogóle cała ta y, moda... Mm -hmm bomba, bo ja czytając o właśnie jakby dobrych skutkach na system immunologiczno-odpornościowy człowieka, w tych czasach, jeżeli lata coś w powietrzu, jest po prostu, nie ma nic lepszego, jak po prostu wzmacniać właśnie się w ten sposób. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. Na, na pewno lepiej niż jakimiś lekami, czy, czy szczepionkami i tak dalej. Tak, też tak, też tak uważam, no, ale to tak się ostatnio dzieje w internecie, że jak czegoś jest za dużo, to nagle tworzy się jakiś dziwny hejt. Dokładnie, <laughs> wiesz, także ja to... Bardzo fajne jest propagowanie tak Rzeczy. Na przykład też rok temu zaczęła się taka właśnie siłownia mm -hmm, i zdrowe mm -hmm. życie, i wegalizm. Mi się śmiali z tych wege wegetarianów biednych. No ale kurde, no, dajcie mi jakąś lepszą modę. No, to, to dla mnie, jeżeli jest taka moda, no to niech... ataka, nie Lepsza taka, niż żebym miała promować że tak, coś, co tak, szkodzi ci twojemu... alkoholu. Dokładnie. Na przykład, wiesz. Bez sensu. <laughs> to jeszcze chciałam zapytać o to, jak właśnie jak ten, ta aktywność fizyczna, ale też te ceremoniały saunowe wpływają na Twoją głowę, a co się wiąże z tym, że to pewnie wpływa również na tworzenie bitów, na Twoją muzę. Fantastycznie. Nie ma nic lepszego. My spędzamy, przynajmniej i ja, Jarek też. Bardzo dużo czasu z muzyką w studio, więc no to jest takie trochę, wiesz, to samo feng shui, już tam przestawiamy lampki, żeby coś zmienić, ale jakby muzyka, jeszcze szczególnie w tym roku, w zeszłym roku, była po prostu mocno skupiona na studiu. Nie ma nic lepszego, jak wybiec po prostu sobie, wiesz, na godzinkę i, i, i że tak powiem, zresetować trochę głowę. Staram się nie słuchać wtedy muzyki, odpalam sobie jakieś podcasty, czy, czy jakieś audiobooki i, i, i tak spędzam czas. Mm -hmm. Wyłączam już w tym momencie wszystkie liczniki, endomondo i tak dalej, bo jeszcze na początku, żeby troszkę się motywować do biegania, to tam było pobijanie rekordów mm -hmm. i żyłowanie się i tak dalej, ale wtedy jakby skupiam, nie, najlepiej czyści, czyści mi się głowa, jak po prostu sobie biegnę, leci mi coś, przyswajam jakieś informacje. Niekiedy też po cichu biegam, żeby po prostu zresetować. I bardzo dobrze to wpływa. Robię sobie wtedy takie przerwy, sauna to samo, wiesz, ekstra. To jeszcze zapytam Cię o to. W, no, pandemia wiadomo, zablokowała nas i wstrzymała, jeżeli chodzi o jakieś podróże, o koncerty, o podróżowanie, no, ale chciałabym wrócić do tych czasów sprzed pandemii, kiedy były trasy koncertowe, kiedy były koncerty i kiedy były podróże, między innymi na Jamajkę. Mm -hmm. e, jak. Jak aktywność fizyczna właśnie w tej trasie czy w takich podróżach wygląda? Czy jest miejsce w ogóle dla aktywności jest. fizycznej? Powiem Ci, że jest. Na początku też było trochę tego więcej, jeżeli chodzi o mnie, że ta aktywność fizyczna była taka, że naprawdę wziąłem się, zawziąłem się w sobie i, i mówię, no nie przeszkodzi mi w tym na pewno, no bo ciężko jest w trasie, nie? Jedziesz, mhm. jedzenie jest różne, chociaż poprawiło się bardzo, jeżeli chodzi o stacje benzynowe szczególnie, tak, bo kiedyś to wyboru był tylko hot dog z parówką lub z kabanosem albo ewentualnie seven days a teraz po prostu wiesz, wchodzisz na stację benzynową i już jakieś wegańskie dania, kurde, możesz sobie zjeść wszystko zdrowo, nie? Więc tutaj już jakby te, tego problemu nie ma, a jeżeli chodzi o aktywności fizyczne, to y, zawsze po wyjeździe do jakiegoś hotelu, przed wyjazdem do hotelu sprawdzaliśmy, bo wiemy jaki to jest hotel, mhm. y, już w kalendarzu wpisany, więc po prostu sprawdzamy, czy jest basen, czy jest siłownia, czy w pobliżu jest może jakiś fajny sektor, żeby wybiec, pobiec dookoła jakiegoś jeziorka, czy wzdłuż rzeki i, i, i da się to zrobić. Bo, mm -hmm. Po prostu trzeba wziąć sprzęty i, no i nie tańczyć za, za, za długo. <grym> za długo po koncercie. <grym> Dokładnie, bo to nie idzie w parze. To jeszcze, bo nawiązałeś, to zapytam cię, bo jestem ciekawa o twoją dietę. Jesz mięso, nie jesz mięsa? Wiesz co, jem tylko kurczaka. Mm -hmm. yy, zamieniliśmy kotlety też na sojowe, co w ogóle jestem w szoku, jak smakuje panierowany kotlet sojowy. Yy, córce dajemy kotlety sojowe. Na początku nie mówiliśmy, że to są sojowe, mm -hmm. kompletnie nie skumała, w ogóle mm -hmm. jadła sobie na <laughs> Także bardzo polecam yy, kotlety sojowe. Dieta się zmieniła. Yy, znaczy dieta, ja w ogóle nie chciałem tego nigdy nazywać dietą, bo ja miałem Może w planie o automatycznie na po prostu sposób odżywiania się, mm -hmm. nie? I to tak, wiesz, chciałbym to trzymać cały czas, bo moim zdaniem dieta bardzo fajna rzecz, ale... Nie na dłuższą metę. Nie na dłuższą metę, bo to wiesz, ja, ja widziałem ludzi, którzy wchodzili w dietę na dwa tygodnie, miesiąc, jak ona się kończyła, to po prostu, wiesz wybuch efekt, efekt jojo i po prostu McDonald's i już mogę, nie? bo już zrobiłem tą dietę, zrobiłam tą dietę, więc jakby zawsze starałem się tak mówić, że po prostu zmieniam sposób żywienia. Nie? Próbowałem przez chwilę nie jeść kompletnie mięsa, ale to też nie ze względu nawet może na na to, na sposób odżywiania się mój. Nie najlepiej wpływa w ogóle takie ciężkie czerwone mięso na mnie, zauważyłem, Yy, zaczynam się w ogóle pocić po wołowinie, mm -hmm. dziwnie przyswajam, ciężko się czuję i tak dalej, dlatego, yy, kurczaki, jak już chcę zjeść, to, 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 to jem kurczaki. Zostawiam te biedne krowy w spokoju i, i, i świnki. A po drugie, no to też ta świadomość trochę, która też wzrosła w, w ciągu ostatnich lat, jeżeli chodzi o po prostu hodowlę przemysłową zwierząt. No tak. nie, nie chcę mieć z tym nic wspólnego jakby, nie? Ja też oglądałam masę dokumentów, niektórych nawet nie dokończyłam, bo nie byłam w stanie. Jeden z nich to jest ziemianie na przykład. Tak. I to jest, no... Moim zdaniem... Na biologii, czy jakimś innym, tym bo powinny te dzieciaki jednak przejść się za młodu przynajmniej raz do, do fermy kurzej, czy, czy wiesz, i zobaczyć, jak wygląda hodowla krów, żeby nie zamydlać im oczki o pięknych krówkach, tylko po prostu. Z żeby zobaczyły już od początku, no bo myśmy o tym nie wiedzieli. Nie? Tak, tak, żeby prostu... ta świadomość od, od już takich młodych lat była w pełni po, po, pokazana. Bo, tak. bo my nie, nie, oczywiście nie mówię tutaj o moich rodzicach i nie mam im tego za złe, ale wiem, że po prostu nikt nie edukował ich w tym, w, w tym temacie. Nie wiedzieli co się dzieje, w którą to stronę zmierza. I kotlet schabowy po prostu to była coś pysznego. Jadło się to, kupowało się to w sklepie i nikt nie zwraca na to uwagi, nie? Dopiero teraz ta świadomość wzrasta, więc oprócz tego, że yy... Jakby sposób odżywiania dla mnie, no to jednak jeszcze kurde, fajnie by było pokazać, że są inne sposoby. Mhm. Szczególnie teraz, jak świadomość ludzi jest, jak można zamienić białka, zwierzęce na roślinne. Tak. Jak to robić, jak dawkować. Wszystkie informacje są w internecie. No i też wiele mitów pada, bo kiedyś się mówiło, jak nie będziesz jadł mięsa, to będziesz słaby, to będziesz chorował. Dokładnie. okazuje się, że wcale tak nie jest. Ja jestem. Ja, ja jestem chyba takim. Znaczy ja tego nie robię, oczywiście, ale jak chcesz już jakieś mięsko, to może weź ten łuk. <laughs> Spróbuj sobie to. Wiesz, nie iść na łatwiznę. Wiesz co, mam taką znajomą, która właśnie spożywa mięso i ma taką teorię swoją, że je tylko to mięso tego zwierzęcia, którego ona sama byłaby w stanie no, zabić. Okej. Okay. Także że kurę mówi, że gdyby była taka sytuacja, to jeszcze, ale mówił krowy czy, czy świnki, to już mówi nie. No tak, kury, kury, kury przede wszystkim, cała ta hodowla w ogóle też zwierząt. Mieliśmy o sporcie, wjechaliśmy na. Tak, ale tam. dieta to jest, wiesz, też ale to, to, jest, to się też to się wiąże z, z dietą. I sama hodowla, wiesz, bydła to jest po prostu. Bardzo źle wpływa w ogóle, nawet nie tylko na bydlęta, tylko czy, czy, czy krowy i... i, I na i, cały i, ekosystem, odawiamy, aż, tylko tak. Po prostu cały ekosystem na Ziemi, nie? A idzie to w tak szalonym tempie do przodu, że... Dużo ludzi, się mówi, tak. Tak, dużo ludzi mówi klasycznie, no nie będziesz z tym walczył, bo to są wielkie koncerny, i, ale moim zdaniem wiesz, siła tkwi w jednostkach. Jeżeli ja po prostu nie będę tego kupował, spadnie podpyt delikatnie. Może tak jak bieganie Miareckiego zaraży to myślę kogoś innego i. E... I w sumie to mamy taką piękną puentę na zakończenie e, na, na, naszej rozmowy, że siła tkwi w jednostce. E, piękne to, co powiedziałeś. E, ja też tak uważam, że. Mm, to jest to, co mówią. Jeżeli chcesz zmienić świat, zacznij zmieniać siebie. Siebie. Dokładnie. I tym tą płynną zakończymy tę rozmowę o sporcie i o zdrowym trybie życia. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja też dziękuję za zaproszenie. Czuję się wyróżniony, Ach. że zostałem tutaj zaproszony.